Dzień dobry, witajcie kochani bardzo gorąco i serdecznie z Aleksandrowa Łódzkiego. Stadion imienia Włodzimierza Smolarka Sokół Aleksandrów zmierzy się dziś w ramach 30. kolejki trzeciej ligi grupy pierwszej z Ursusem Warszawa. A na ten mecz zapraszają Bartosz Kaniecki i Michał Kiński. No zobaczymy, jak zakończy się ta sytuacja. Prawdopodobnie będzie bezpośredni strzał. Piękna obrona. Tutaj świetnie wybronił Jakub Kowalski. Przyszedł trener Bogdan. No i skoczyłem między słupki, z tego się bardzo cieszyłem, bo wspominam... Uwaga! Teraz groźna sytuacja w polu karnym. Już Michał Strzałkowski wycofuje piłkę. Groźny strzał i mamy... Nie, nie ma rzutu rożnego. Wydawało się, że... Przydarzyła mu się kontuzja pięty. Uwaga! Dobre podanie. Dobre prostopadłe podanie i będzie szansa na pierwszego gola. I Ursus prowadzi 1-0. Michał Strzałkowski, no właściwie tutaj bez problemów skierował piłkę do bramki. Tak, bardzo dobre podanie prostopadłe w pole karne. Później zawodnik z Ursusa wzdłuż pola karnego. Wzdłuż linii bramkowej można powiedzieć i mamy pierwszą bramkę dla Ursusa. Myślę, że chyba Golański, chociaż nie. Oj. Igor Kania. Kania jeszcze próbował. Kolejna sytuacja już tutaj. Paweł Tarnowski. Tarnowski jeszcze w pole karne. Uwaga. Dobra interwencja. Szarpaka w Sokole, tak? Może za chwilkę. Bardzo dobre dośrodkowanie Zagórskiego. Równie dobry strzał głową, minimalnie niecelny. No szkoda, bo to była okazja na to, aby doprowadzić do remisu. Natomiast dośrodkowanie Golańskiego i okazja na to, ale bardzo dobrze interweniuje Paweł Szajewski jeszcze tam. Teraz Igor Kania może dośrodkować piłkę. Kania, tutaj wydawało się, że ona dotrze do górala. Bardzo jeszcze dobra piłka dośrodkowana przez Igora Kanię. Szkoda tylko, że zawodnicy z Sokoła już byli w polu karnym i nie nabiegali na nią, więc troszkę zostali w tyle. Piłkarz z Radomia. W Radomiaku zadebiutował w seniorach, ale to był poziom trzecioligowy. Nie ma teraz faulu. Nie ma faulu, będzie okazja na to, aby zdobyć bramkę na 2-0 i mamy gola. Wydawało mi się, że Kuba Bartosiewicz był faulowany, bo to nie jest zawodnik, który kładzie się. Jest to silny zawodnik. No troszkę jestem zaskoczony tutaj decyzją sędziego, ale fakty są takie, że przegrywamy 2-0 i chciałem, żeby bramka do szatni padła dla nas, a padła dla drużyny przeciwnej. Michał Strzałkowski strzela swojego drugiego gola i Ursus Warszawa prowadzi w Aleksandrowie 2-0. No tym bardziej, że byłeś wyróżniającym się zawodnikiem. Uwaga. W trzeciej lidze. Kolejna szansa dla zespołu z Warszawy. Złe przyjęcie zawodnika z Ursusa, na szczęście piłka wyszła poza pole. W piłkarskim wieku, tak, tylko po układanym życiu, dlatego to zaważyło. Ręka. I powinien być rzut karny, tak, dla Sokoła i będzie. Na tutaj pewno już wiem, kto weźmie piłkę do ręki. Jeżeli nie ma Mateusza Lisa, to tak jest. Bartek Matczak, ważna dla niego chwila, strzelił bramkę w pierwszym meczu otwierającym rundę wiosenną. Później z tym było gorzej, no ważny moment. Mateusz Lis zazwyczaj strzela karne, natomiast wiemy, że doznał kontuzji w pierwszej połowie. I teraz Bartek Maćczak i Paweł Szajewski w bramce. Czekamy na gwizdek sędziego i zobaczymy, co się wydarzy. Czy tutaj Bartek Maćczak strzeli bramkę numer 1 dla Sokoła Aleksandrów. Maćczak, jeszcze Maćczak. Maćczak broni to Paweł Szajewski. I niestety piłkarz Sokoła Aleksandrów nie wykorzystuje jedenastki. Oj, serce zabiło, bardzo lubię przebywać z Bartkiem, jest to bardzo fajny człowiek i bardzo mi szkoda teraz, że nie wykorzystasz sytuacji karnego. Troszkę się zestresowałem, bo bardzo chciałem, żeby strzelił teraz bramkę, żeby się odblokował, bo na pewno ułatwiłoby to zarówno jemu, jak i drużynie z Aleksandrowa w dalszym przebiegu meczu. Niestety. Teraz dośrodkowanie ponownie w ten sam sposób Golańskiego, będzie mógł się poprawić. Przed pole, brawo. Do Dydaka. Dydak jeszcze próbuje tutaj dograć i będzie okazja od pole karne. Jeszcze Golański. Przydałby się zawodnik na 20 metrze. O, teraz nie było takiej okazji, ale
Często jest tak, że obrońcy wybijają piłkę do środka pola i tam z pierwszej piłki można celnie uderzyć na bramkę. No podejrzewam, że tutaj Przemek częściej będzie się podłączał pod taką grę. Teraz będzie okazja na to, aby tutaj strzelić gola. Ale jeszcze tutaj szczęścia zabrakło przy tej sytuacji. Piłka odbiła się szczęścia od Pawła Szajewskiego. Dokładnie. Uwaga na strzał ze stansu. Właśnie. Mocny strzał tutaj oddał Wojciech Bernacik. Bardzo dobry strzał, odchodzący. Kuba na pewno zasłonięty przez zawodników zarówno swoich, jak i z Warszawy. Po meczu można iść i przegadać jeszcze z kumplami. Teraz groźna sytuacja. Oj. I będzie okazja na 3-0. Tutaj jednak nie trafił w piłkę. Tak, wydaje mi się, Mateusz, że troszkę za wysoko dogrywana była piłka i zawodnik z numerem 9 za wcześnie wszedł w pole karne, bo tak to na pewno by umieścił piłkę w siatce. Dośrodkować piłkę w pole karne, ale tutaj dobrze wybija Golański. Kolejne dośrodkowanie. Wychodzi ciężka sytuacja, Kowalski. Brawo. No tutaj bardzo niebezpieczna sytuacja przede wszystkim dla bramkarza, prawda? Tak, bardzo niebezpieczna, ale widać, że Kowal jest w formie, dobrze obliczył piłkę, wszedł pewnie i złapał tą piłkę. Jeszcze Kowalski i koniec meczu. Sokół Aleksandrów przegrywa na własnym boisku 0-2. Bartek, bardzo serdecznie dziękuję za dziś. Ja może dziękuję. W przyszłości jeszcze się spotkamy. Bardzo będzie mi miło, jeżeli zaprosisz mnie. Było mi niezmiernie miło tutaj komentować i na początku stresik był, przyznaję się, bez bicia, ale później już było tylko lepiej. Było świetnie, także bardzo serdecznie dziękujemy. Aleksandrowianie przegrywają 0-2 z Ursusem Warszawa. Michał Kiński i Bartosz Kaniecki. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do miłego usłyszenia, do miłego zobaczenia. Do widzenia.